Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy po kilkugodzinnych obradach Komitetu Ministrów SIPUS. SIPUS to organizacja wymiany akademickiej Europy Środkowo-Wschodniej, zrzeszająca 15 krajów. Dzisiaj mamy zaszczyt w Polsce gościć kilku ministrów z tych krajów, wiceministrów, a także dyrektorów generalnych, przedstawicieli wszystkich 15 państw członkowskich naszej organizacji. SIPUS to organizacja wymiany akademickiej, która jest, no można powiedzieć, druga, jeśli chodzi o wielkość i zasięg po Erasmusie. A w ramach tego SIPUS-u, który funkcjonuje od 30 lat, a byliśmy jednym z członków założycieli tej organizacji, Polska rzeczywiście jest jednym z liderów, jeśli nie liderem w ostatnich latach. Ponad 30 tysięcy studentów i naukowców z Polski skorzystało już z programów oferowanych przez naszą organizację wymiany akademickiej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj zakończyliśmy etap, który nazywamy SIPUS 3 i zakończyliśmy również polskie przewodnictwo tego komitetu stałego, Komitetu Ministrów SIPUS. Miałem zaszczyt przekazać mocą decyzji wszystkich przedstawicieli i wszystkich ministrów naszych krajów, przekazać przewodnictwo panu ministrowi naszych przyjaciół z Węgier, z Republiki Węgierskiej, i od następnego już posiedzenia to pan minister będzie przewodniczącym Komitetu Ministrów. Dziękuję panu sekretarzowi generalnemu z Wiednia za znakomitą pracę wykonaną w ostatnich również latach i proszę o następne lata w ramach siedziby, która jest w Wiedniu. Dzisiaj dyskutowaliśmy również, proszę państwa, o tym, jak zakończyć ten etap SIPUS 3. Zdecydowaliśmy o dwóch rzeczach, można powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że rozmawialiśmy o kontynuacji współpracy z akademikami, profesorami, naukowcami z Ukrainy oraz studentami ukraińskimi. Jest ich w Polsce 34 tysiące, z czego ponad 20 tysięcy to ci, którzy przybyli po rozpoczęciu drugiego etapu wojny Rosji przeciwko Ukrainie po 24 lutego ubiegłego roku. Rozmawialiśmy o niemądrych, obraźliwych także, ale nie reprezentujących, myślę, interesów narodu ukraińskiego w wypowiedziach niektórych polityków ukraińskich z ostatnich dni. Na nas to nie robi wrażenia. My wszyscy razem zgodnie twierdzimy, że pomagamy Ukrainie, w tym Polska jako sąsiad Ukrainy, po to, żeby wygrała z Rosją, bo leży to w żywotnym interesie każdego Polaka i w żywotnym interesie każdego Europejczyka, żeby Ukraina pokonała Rosję w tej wojnie. Bo jeśli Ukraina przegra z Rosją w tej wojnie, to będziemy mieli putinowców, wagnerowców na całej granicy wschodniej Polski. Będziemy mieli putinowców, wagnerowców od Bieszczad po Terespol. Będziemy mieli ich i w Hrubieszowie, i w Lubyczy Królewskiej, czy przy Lubyczy Królewskiej, w Chrebennem, czy w Dorohusku. Tego nie chcemy. Dlatego w żywotnym interesie każdego Polaka jest pomaganie Ukrainie i narodowi ukraińskiemu, w tym również studentom i naukowcom, bez względu na nawet najgłupsze wypowiedzi niektórych polityków ukraińskich, które rzeczywiście są nie do przyjęcia z punktu widzenia interesów nie tylko naszego kraju. Myślę, że państwo wiecie dokładnie, o czym mówimy. Żywotny interes każdego Polaka to również pomoc Ukrainie, ale również pomoc studentom ukraińskim. Do tego na mój wniosek i przy akceptacji również nowego przewodniczącego i przy akceptacji wszystkich zdecydowaliśmy, że chcemy zaproponować poszerzenie naszej organizacji SIPUS o trzy kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię, oprócz Ukrainy. Litwa, Łotwa i Estonia nie są członkami naszej organizacji, ale chcemy, ażeby w niedalekiej przyszłości, po dyskusjach urzędników wyższego szczebla, również Litwini, Łotysze i Estończycy mogli korzystać z naszego programu SIPUS. Takie są ustalenia. Raz jeszcze gratuluję panu, nowemu panu przewodniczącemu. Gratuluję serdecznie panu sekretarzowi. Gratuluję wszystkim, którzy brali udział w dzisiejszych owocnych, merytorycznych obradach i dziękuję za obecność w Warszawie.